I chciałbym, żebyście się tam przenieśli w ten świat, duchowy świat. Duchowy świat to nie znaczy wcale, że świat nierealny. Dlatego materialiści myślą, że realne jest tylko to, co jest zmysłowe, materialne. I wielu ludzi, wiecie, czasami dyskutujecie z takimi, co nie wierzą, no bo Boga nie widzę, to znaczy, że Go nie ma. I ciągle ten argument padał, on zawsze padał i ciągle będzie towarzyszył właśnie. Natomiast to, co duchowe, to jest w pełni realne, ale poza zasięgiem naszych zmysłów. Musimy sobie przypomnieć sprawę taką bardzo ważną, że w ciągu tego życia na tej ziemi my nie mamy pełnego oglądu całej rzeczywistości duchowej. I uprzytomienie sobie tego jest bardzo istotne, że my świata duchowego w pełni Bożego na tej ziemi nie zobaczymy. On jest zarezerwowany dopiero w życiu przyszłym. A człowiek jest oczywiście ciekawy, chciałby więcej wiedzieć, eksperymentować. Człowiek chciałby, czasami ma grzeszne pokusy, takie, żeby ze swojego ciała wyjść, żeby dotrzeć do niewidzialnych spraw, żeby to, co jest takie nadzwyczajne, pozazmysłowe, żeby to poznać i żeby nad tym także mieć jakąś władzę. Jest to taka pokusa, która leży dawno, dawno jeszcze w Starym Testamencie, bo jak wiecie, Pan Bóg przemawiał do ludu Starego Testamentu i uczył go wiary w Boga Jedynego, a warto wiedzieć, że w tamtych czasach, kiedy to się działo, wiary w Boga Jedynego, Boga w ogóle transcendentnego, w ogóle nikt nie wierzył, nie było takich religii. Była to całkowita nowość, objawiona, religia objawiona. Ludzie czcili wtedy rozmaite bóstwa, a na ogół dusze zmarłych. Kult był rozpowszechniony. Cały Stary Testament, jak sobie przeczytacie, to jest jedna wielka historia uczenia wiary w Boga jedynego, żywego i prawdziwego, w zmaganiu się z kultem duchów, kultem pogańskim, mnóstwo rozmaitych amuletów, mnóstwo jakichś czarów. Ludzie po prostu w tym wszystkim żyli. A więc i także dzisiaj spotykamy się z takim pragnieniem, żeby ten świat nadprzyrodzony, świat pozazmysłowy spenetrować, poznać. Dlatego, że człowiek ma w sobie pragnienie nieśmiertelności. Człowiek wie o tym, że nie da rady go zdusić do lat, które żyje na ziemi. Człowiek ma w sobie głód czegoś większego. I człowiek, każdy chce żyć. Każdy jeden człowiek chce żyć. Chce być zdrowy, chce mieć dostatek. I na tej potrzebie życia, na tej potrzebie dostatku, na tej potrzebie zdrowia także zły duch w jakiś sposób żeruje. Dlatego, że warto zrozumieć jedną rzecz. Diabeł jest zawsze, można powiedzieć, przedrzeźniającym samego Boga. To, co wczoraj mówiliśmy, ponieważ w swojej istocie jest bytem straszliwie nieszczęśliwym, zbuntowanym, bo nie może być istota stworzona szczęśliwa poza Bogiem, od którego wszystko przyjmuje. Diabeł nie chce nic przyjmować. Chce być Bogiem wbrew Bogu jedynemu. Jest to dla nas tajemnica ponad. My tego nie zgłębimy. O tym nam mówi objawienie i to nam musi wystarczyć. Że jest to byt, który niczego od Boga nie chce przyjąć.
chce być sam dla siebie, a ponieważ jest aniołem wyposażonym w znacznie większe zdolności aniżeli my, inteligencja demona to jest inteligencja ducha czystego, nieograniczona przez czas, przez przestrzeń. Diabeł ma wiedzę znacznie przewyższającą naszą ludzką ograniczoną wiedzę. Diabeł ma wszystkie przymioty ducha, a więc nie ma dla niego przestrzeni, nie ma czasu, z tego wszystkiego jest wyzbyty. Poza tym to, co jest najistotniejsze, co wam powiedziałem na początku, diabeł, czyli anioł, wcześniej anioł stworzony, anioł dobry, miał poznanie bezpośrednie Boga światłości, Boga miłości. A więc jego bunt był świadomą walką i zamknięciem się na Boga, który jest miłością. Jakże wielka ciemność powstała w nim na skutek odepchnięcia tak wielkiej, nieskończonej jasności. I jakże jest to wielka ciemność walki z jedynym Bogiem i walka, która jest rozpaczliwa, która jest bezsensowna, ale diabeł jest istotą bezsensowną. Bo sens jest tam, gdzie jest Bóg. Są słowa w proroku, w prologu. Na początku było słowo, słowo było u Boga, logos. Logos to znaczy sens. Na początku był sens. Sensem było słowo. Słowo było Synem Bożym. W diable nie ma sensu. To jest istota, która jest w pełni sprzeczna sama ze sobą. Istota nieszczęśliwa w takim stopniu, który jest dla nas poza wszelkim pojęciem. Z takim światem obcujemy, z takim światem duchowym. I teraz pamiętajmy o tym, co wam też wczoraj powiedziałem, że warto sobie uświadomić to, że perfidia złego ducha jest dla nas także niepojęta. I jego pragnienie wplątania nas w bunt przeciwko Bogu. Żebyśmy byli także istotami zbuntowanymi przeciwko światłości, przeciwko naszemu Ojcu. I ten wirus buntu, nieposłuszeństwa pragnie nam wszystkim przekazać i udało mu się to przez grzech pierworodny. Wiele razy na katechezie była mowa na temat grzechu pierworodnego. Co to jest? Grzech pierworodny powstał w momencie, kiedy człowiek uwierzył, a więc otworzył się w swojej wolności na bunt szatana. I oczywiście pierwsza pokusa prawna pokazuje, demaskuje momentalnie, jest taką matrycą wszystkich innych pokus i upadków człowieka grzesznego. Od tego momentu grzesznego, bo szatan, jak wiecie o tym dobrze, w raju nie mówi prawdy, tylko podstępnie człowieka zachodzi za pomocą rozmaitych pytań, dotykając jego poczucia godności i jego wartości. Czy to prawda, że Bóg pozwalał ci wszystko, ale z tego jednego drzewa poznania nie może spożywać owoców? Człowiek, czując się kochany przez Boga, mając poczucie swojej wartości, swojej godności, nagle dostaje komunikat, który spowodował to, że ulękła się w jego sercu pod wpływem szatańskiej pokusy podejrzenie, że Bóg nie miłuje go do końca, bo coś mu zabronił. I grzech pierworodny polega na tym, że człowiek pozwolił się wprzęgnąć w machinację nieufności wobec Boga i nastąpił pierwszy grzech. Od tego momentu wszystkie dzieci Adama i Ewy poddane są tej słabości. Ta szczelina, ta nieszczęśliwa zdolność nasza, podatność na grzech istnieje w nas aż do końca świata. To jest grzech pierworodny, który w sobie nosi. I matryca grzechu pierworodnego w raju, ona się ciągle powtarza. Diabeł nie może wprost uwieść, pokazując tym, kim jest, ale bez przerwy żeruje na ludzkich pragnieniach, dobrych pragnieniach, pragnieniach życia, pragnieniach szczęścia, pragnieniach samorealizacji. I w ten sposób podsyca człowiekowi rozmaite fałszywe drogi realizacji tych pragnień. Fałszywe drogi.
I człowiek chce oczywiście być, żyć wiecznie. I co podsuwa szatan? Że można żyć wiecznie bez Boga. I są rozmaite bezbożne próby zaspokojenia swojej wieczności. I są ludzie, którzy zajmują się jasnowidztwem, kontaktem ze światem pozagrobowym, spirytyzmem, magią, czarami itd. I oni wszyscy obiecują, że jeśli znajdziesz sposób komunikowania się z tym światem ponad zmysłowym, no to osiągniesz władzę. Będziesz mógł dokonywać rzeczy fantastyczne, które są opisywane przez książki, które ludzie czytają. Podróże astralne, podróże poza własnym ciałem. No słuchajcie, tych obietnic jest tak bardzo dużo, że będziesz wiódł życie fantastyczne, szczęśliwe, że się uwolni z własnego ciała, z własnej śmierci, że się nagle zjednoczysz z kosmosem, z całą naturą. Te wszystkie książki ezoteryczne, magiczne, niewidzialne są zawsze odziane w piękną kolorystykę, kolorową. To jest wspaniały, kolorowy świat radości, bo nagle wychodzisz poza kategorię wszystkiego. Dobra, zła, grzechu, czasu, chorób i tak dalej. To jest wielka podaż, którą znajdujemy wśród dzisiejszych właśnie magów, sekt, książek, które człowiek czyta ich i wchodzi w jakiś świat taki bardzo, bardzo piękny z pozoru, ale świat nierealny. Nie świat realny, ale świat niebezpieczny. Ilu ludzi korzysta, zmuszona jest korzystać z modlitwy o uwolnienie i z wizyt u egzorcystów, niewielokrotnie, którzy zostali uwiedzeni spirytyzmem, magią, kontaktem ze światem pozagrobowym. Wiecie, na czym polega to niebezpieczeństwo? Na tym, że my nie jesteśmy wyposażeni do tego, aby gdzieś wydostawać się poza świat, w którym żyjemy, świat naszych zmysłów, świat naszej wiary. Bo jeżeli człowiek tam wejdzie, to jest zupełnie bezbronny. Nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek opis objawień w Fatimie, kiedy Matka Boża dzieci Hiacyntę, Franciszka wzięła za ręce i widzicie, zaprowadziła do nieba, do piekła i do czyśćca. Była także wizyta w piekle. I Łucja opowiada, że potwory, demony chciały oczywiście z nienawiścią ich zniszczyć. Straszny świat. I te dzieci oczywiście umarłyby ze strachu, gdyby nie dłoń Matki Bożej, która czuwała nad nimi, Matka Boża, która mocną dłonią ich trzymała, prowadziła. I się nie stało nic im tylko dlatego, że to Matka Boża przeprowadziła ich przez ten świat, żeby za pomocą tych dzieci, światów prostych, uprzytomnić światu to, że piekło istnieje rzeczywiście. I te dzieci wyszły całą obronną ręką z tego doświadczenia tylko i wyłącznie dlatego, że Matka Boża przy nich była. A teraz wyobraźcie sobie ludzi, którzy na własną rękę eksperymentują z tym światem, korzystając z zaklęć, z czarów, ze spirytyzmu, z magii, z rozmaitych rytuałów tajemnych. Ludzie, którzy chcą mieć władzę nad tamtym światem, myślą, że tą władzę zdobędą. Często jest tak, że na początku odnoszą sukcesy i im się to podoba. Ich to rajcuje bardzo mocno. Wspaniałe doświadczenia. Coś nowego się przed nimi otwiera. A w którymś momencie okazuje się, że sami zostają zdominowani przez siły, z którymi sobie nie radzą i które zaczynają je niszczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy usiłują się wycofać z tych wszystkich rzeczy. Wtedy potrzebują. Moi drodzy, to nie są żarty. Lud
ludzie o zniszczonej psychice, o poranionej duchowości, o ogromnych problemach życiowych na skutek przejść z mamią, z jasnowidztwem, z tym wszystkim, co uzależnia człowieka. To jest, magia jest religią diabła. I to jest definicja, którą chrześcijaństwo od samego początku ma. Niezależnie od tego, co dzisiaj się na ten temat mówi, korzystanie ze wszystkich środków, które wiążą nas z anonimowymi siłami, które mają nami sterować, czy to są wahadełka, czy to są karty, czy to jest fusty z herbaty, czy to jest krowa, czy to jest wróżenie z patyka, czy z ptaka, czy z nosa, czy z czegokolwiek innego. I to jest paradoksalne, że tym się nie zajmują ludzie prości, bo ludzie prości mają rozsądek. Zajmuje się tym inteligencja. Dzwonią, proszą o pomoc, uwierzcie mi to, ludzie z tytułami profesorskimi, którzy dają się naiwnie wciągnąć w niekiedy bardzo śmieszne, a czasami bardzo wyrafinowane sposoby na życie i na szczęście. Zwłaszcza wtedy, kiedy mają problemy. Przyszła do mnie kiedyś, i to ile razy to było, ale pamiętam ten przykład jeden, jak to przyszła 33-letnia pani i też powiedziała, że nie może być za mąż. No, nie może być za mąż. No to cóż wielkiego. Nie, no, nie, nie, no po prostu, no bywa, tak, różne sytuacje życiowe. Ale ona zupełnie na serio, kobieta po studiach, realnie trzeźwo chodząca na ziemi. I powiedziała, że wszystko się rozpoczęło wtedy, kiedy miała 18 lat. Dostała dowód osobisty. Jestem dorosła. A jej rodzina, jej rodzice się rozwiedli. I powiedziała sobie, o nie, jak ja mam wieść takie życie, jak życie moich rodziców, to ja lepiej pójdę do wróżki i niech mi powie, jakiego ja mam sobie poszukać, czy bruneta, czy blondyna, czy takiego człowieka. Niech mi wróżka powie, przestrzeże mnie przed tym, żebym nie popełniła takiego błędu, jaki popełniła moja mama, bo wzięła sobie takiego typa, który w dodatku jest moim ojcem. Poszła oczywiście do wróżki, a wróżka zrobiła mądrą minę, wyciągnęła karty i mówi do niej, oj dziewczyno, przed 30 rokiem życia ty nie wyjdziesz za mąż, a wszystkie związki, które będziesz podejmowała, będą nieudane. Ona wyszła i mówi tak. Im bliżej byłam perspektywy małżeństwa z chłopakami, którzy proponowali mi małżeństwo, tym bardziej w tym momencie już decyzji mówiłam nie. Te słowa, które usłyszałam od wróżki i lęk przed tym, żeby życie takie nie prowadzić, jak moja matka, sprawiały, że po dzisiejszy dzień ja nie jestem w stanie się uwolnić z tego, co się stało. Dopiero modlitwa o uwolnienie tej kobiety spowodowała, że odzyskała ona wolność. Zobaczcie, jak diabeł zabiera wolność człowiekowi. Zamiast budować swoje życie w oparciu o przemianę, o nawrócenie, o entuzjazm, o wszystkie wartości, które ma, przecież nie musimy powielać błędów naszych rodziców, wręcz przeciwnie. Diabeł chce człowieka zamknąć, że twoje życie jest przesądzone. Jest zapisane w gwiazdach. Ty nie masz nic do gadania. Wiecie, że bardzo często zdarza się tak, że ludzie, których trzeba poddawać modlitwie, uwolnienie i egzorcyzm, to są ludzie, którzy wierzą w reinkarnację. Mianowicie jest przeciwny splot tych wszystkich wydarzeń. Że człowiek nie czuje się istotą wolną, tylko gdzieś jego życie jest zakodowane, zamknięte, zdeterminowane. Dlatego magia
ezoteryka, wszystko, co jest, wiąże się z kontaktem ze światem poza, bez Boga i wbrew Bogu, są śmiertelne, niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne dla człowieka. Już nie mówię o tym, że wielu ludzi, którzy weszło w magię, kończy swoje życie samobójstwem. Osoby, które zajmują się pisaniem literatury, książek, kończą samobójstwem. I powiem więcej. Śmierć ludzi, którzy zajmowali się magią, jest niekiedy straszna. Przechodzą przez straszne męczarnie, bo demony nie chcą im dać dostępu do łaski nawrócenia. To nie jest tak, że my bezkarnie możemy swoje życie, swoją wolność wydawać byle komu. Bo nasza dusza, nasza psychika, nasza pamięć to nie jest śmietnik, w którym można robić co się chce. Tak samo to dotyczy sprawa nieczystości. Moi drodzy, ci wszyscy, którzy mają z tym jakiś problem, jedyne rozwiązanie problemu jest to powiedzieć sobie radykalnie nie i koniec. Ja nie będę w internecie takich rzeczy oglądał. Wszyscy mówią świadectwo, to ja powiem. Mogę? Mogę, nie? Co tam? Powiem. Chyba 10 lat temu, zupełnie przypadkowo, 10-11 lat temu, zupełnie przypadkowo wyświetliła mi się strona pornograficzna. I tak mi wlazła w komputer, że przy każdym zapaleniu komputera rozpoczynało się od tego. Było mi łysko, jak nie wiadomo co, bo ja na komputerze się tym niewiele znam. Musiałem jednego zawołać studenta i mówię mu, chłopie, zrób mi coś z tym. Ja mówię, ja nie mam z nic do czynienia, ale weź mi to napraw. Z ręką na sercu. Nigdy więcej nie otworzyłem żadnej strony pornograficznej. I mam się spokój. Naprawdę. Warto mieć święty spokój. Nie warto wchodzić w inne rzeczy. Warto mieć święty spokój z magią. Ale idziemy dalej. Widzę, że jeszcze nie jesteście strasznie wykończeni. Za chwilę będziecie, bo to się słucha, a słuchanie męczy. A człowiek, który jest przesiąknięty myśleniem magicznym, a myślenie magiczne polega na tym, że ja sam mogę być szczęśliwy, mogę się zbawić, mogę być jak Bóg. Panować nad ludźmi, nad czasem, nad życiem pozagromowym, że ja mogę mieć spryt rytuałów, czarów, rozmaitych historyjek. Wiecie, co to w człowieku rodzi? Rodzi bardzo subtelną pychę. Pychę, która niejako przypadkiem przypomina pychę demona, który chce być jak Bóg. A wiecie, że najgorszy dramat polega na tym, że człowiek, który zwiąże się za życia z myśleniem magicznym, chce być jak Bóg, chce się zbawić własnymi siłami, staje się niezbawialny w momencie śmierci, przejścia na drugi świat. Zasada jest taka. Kto chce się zbawić i kto chce być jak Bóg, nie jest w stanie otworzyć się na zbawienie, które jest dar. To jest tak, jak się dzieciaku napchasz sam i nakradniesz cukierków w sklepie, to przyjdziesz do domu, jak ci twój tatuś da super bombonierę, to już jej ani nie zjesz, bo żygasz słodyczami, ani ich nie pomieścisz. I wtedy może być tylko żal. Po co ja się nażarłem tego? Po co nakradłem? Po co kradłem, skoro można było otrzymać? Po co, człowieku, nakradłeś się magią, ezoteryką, wiedzą, wróżbiarstwem o życiu, o tych wszystkich, o...
jeżeli na drugim świecie nie otrzymasz życia prawdziwego, bo nie będziesz zdolny go przyjąć. Największym zagrożeniem jest dla nas jest wytworzenie w sobie niezbawialności. Człowiek, który jest niezbawialny, to nie Bóg potępia. Bóg robi wszystko, żeby człowieka zbawić, ale człowiek może sam uczynić się niezbawialnym, bo od Boga nic nie chce i nic nie potrzebuje. On chce dać wszystko. Zobaczcie, jak jest bardzo ważne nasze życie tu na tej ziemi. Życie w rozmaitych niedostatkach. Czy my jako chrześcijanie nie żyjemy w niedostatku? Żyjemy. Jesteśmy ubodzy w duchu. Jesteśmy cisi. Mamy być tacy. My mamy doświadczyć naszych niedostatków, w nich żyjemy. Ale pamiętajmy, mamy jedno bogactwo. Największe. Mamy nadzieję nieśmiertelności. Ktoś powie, nadzieja, a spada mi z twoją nadzieją, jak ja dzisiaj potrzebuję mieć pewność życia. Zobaczcie, jak nadzieję jest trudno obronić niekiedy. Jak ona jest atakowana, ta nadzieja. Bo człowiek chce natychmiast zdobyć. Natychmiast chce być szczęśliwy. Zawsze diabeł się kryje, działa przez natychmiast. Ty musisz natychmiast mieć i zdobyć. Natychmiast. Diabeł nie cierpi nadziei, bo jej nie ma. Nie ma nadziei. Nadzieja, zobaczcie, nadzieja to jest cnota teologalna. Wiara, nadzieja, miłość. Nadzieja to znaczy to, że ja dzisiaj pielgrzymując na tej ziemi, rezygnując z zaspokajania swojego szczęścia w sposób złudny i grzeszny, mam nadzieję nieśmiertelności i życia, i nagrody, i miłości. Wiedząc o tym, że Bóg mi to wszystko da i to w taki stopniu, że to przerośnie moje wszystkie oczekiwania. Nie byłoby świętych na tej ziemi, gdyby nie mieli nadziei. A zobaczcie, jak nasza nadzieja jest poddawana próbie. Ile my walk wewnętrznych toczymy, musimy doświadczyć przeciwności naszej natury, naszych zmagań i tak dalej, i tak dalej. Idźmy jeszcze dalej, aż wszyscy usną, to dopiero przestanę mówić. Jeszcze jedną rzecz warto zrozumieć. Dlatego, że chodzi o to, żebyście mieli taki klucz. Klucz, który pozwoli nam wam zinterpretować rzeczy niebezpieczne. Bez ślęczenia. Wiecie, bo dzisiaj jest taki problem ludzi, którzy interesują się tak dogłębnie, fanatycznie demonami, duchami, diabłami. A powiem wam, że różne to są wszystko usiłowania. Dlatego, że poza Jezusem i poza światłością patrzenie w ciemność jeszcze bardziej czyni człowieka nieszczęśliwym. Naprawdę, wierzcie mi, diabłem nie warto się zajmować. Autentycznie. Nie warto diabłem się interesować. Ja wiem, że chętnie się słucha wszystkich opowieści, co diabeł potrafi zrobić. Pewnie, że ma władzę nad materią. On potrafi takie sztuczki zrobić, że w zachwyt prowadzi ludzi, ale tym zwodzi ludzi. Bo niektórzy ludzie się tylko tym interesują. Natomiast jeśli się im mówi o tym, że największe zniewolenie i niebezpieczeństwo to jest bunt, to jest grzech, to o tym już nie chcą słuchać. Czy ludzie się dzisiaj nie interesują diabłem? O, moi drodzy, pójdę do najbliższej księgarni, do Empika i pokażę wam książki, w ilu książkach jest na temat diabłów i wampirów. Czy ludzie się dzisiaj nie interesują Interesują się diabłem bardziej niż nam się to wszystko wydaje. Tylko to jest wszystko jedna wielka sztuczka, dlatego że diabeł się z tego, można powiedzieć, cieszy. Bo ludzie mają wynaturzone podejście do tych spraw. Nie zajmujmy się diabłem w oderwaniu od Jezusa Chrystusa. Szukajmy światłości. Jeszcze o światłości będę mówił. Światłości szukajmy. A nie zajmujmy się ciemnością. Ale w
światłości trzeba też widzieć, gdzie są niebezpieczne drogi. Właśnie to jest ten klucz, który my chcemy, żebyście mieli ten klucz. A jednym z kluczy ważnych jest to, żebyście pojęli i byli zawsze gotowi do zrozumienia tego, że właśnie diabeł przedrzeźnia jest małpą Pana Boga. Diabeł nic nie potrafi wymyślać. Bóg uzdrawia, Jezus uzdrawia. Jest tyle uzdrowień, były uzdrowienia, są uzdrowienia. Ludzie chcą uzdrowienia. Jezus uzdrawiał, apostołowie uzdrawiali, dzisiaj uzdrawiają Jego mocą. Diabeł tak samo chce uzdrawiać. Przez uzdrowienia rodzili się świadkowie wiary. Ludzie widzieli w Ewangelii, że Jezus uzdrowił ślepych, trędowatych. To co? Co się działo wtedy? Wzrastała wiara, że choroba, że śmierć nie jest ostatnim słowem, że jest Bóg prawdziwy, żywy. Ale diabeł też chce mieć swoich świadków i też usiłuje uzdrawiać. Ale jaka jest różnica? Diabeł chce uzdrowić ciało, a w zamian chce duszę. I cały problem seansów uzdrowieńczych, bioenergoterapeutycznych polega na tym, że ludzie pragną uzdrowienia ciała, natomiast w nosie mają uzdrowienie duchowe w postaci nawrócenia, przemiany. Sale, gdzie są uzdrowiciele przyjeżdżają, pękają w szwach. I co się dzieje? Przychodzi taki uzdrowiciel i się zachowuje jak kapłan. To są wszystko gesty profaniczne. Wyciąga ręce, idzie, kładzie rękę. Kto kładł rękę na głowę? Jezus uzdrawia. Ludzie w dobrej wierze idą też. Uzdrowiciele kładą im ręce. I oczywiście ludzie nie przychodzą, żeby czcić Boga prawdziwego. Tylko wszyscy wierzą w co? Co jest dzisiaj najmodniejsze słowo? Na E. Energia. Energia. Dzisiaj jest kult energii. Dobra energia. Uzdrowieńcza energia. I słuchajcie, ludzie energią oddają cześć, hołd. Ludzie mają wiarę w energię, nadzieję w energię, miłość do energii. To jest bałwochwarstwo. To jest nic innego jak kult szatana. Dlatego, że ludzie zamiast swoją wiarę ukierunkować, nadzieję i miłość ku Bogu jedynemu prawdziwemu, to oni wszyscy wierzą w energię. I teraz tak, ten uzdrowiciel, ta energia wie, jednemu ma uzdrowić oko, trzeciemu depresję, czwartemu kolano, piątemu korzonki. I ta energia wie, inteligentna energia, która ma uzdrawiać. Natomiast ten bioenergoterapeuta o dziwo nie udziela rozgrzeszenia, nie prowadzi ludzi do Boga, tylko zajmuje się ich ciałem. I czy są uzdrowienia z chorób w czasie bioenergoterapeuty czy seansów? Zapewniam was, że tak. Są niektóre choroby, które diabeł sam spowodował i sam je uzdrawia. Po co? Świadków! Jezus uzdrawia? Chwila, ja też uzdrawiam. Zwodzenie. Jezus ma świadków, diabeł ma świadków. I gadaj z człowiekiem, który był na takim seansie, bolało go kolano, a kolano go nie boli. Proszę księdza, co mi się z bzdury opowiada? Położył mi rękę, energię mnie uzdrowiły, jestem zdrowy. No i co? A wiecie, największy dramat jest taki, kiedy wam to powie ksiądz. To jest dramat. To jest pewna subtelność, ale która nam pozwoli zrozumieć, żebyśmy wiedzieli zawsze, że Jezus nigdy nie uzdrawiał ciała bez uzdrowienia
duszy. Czy Ty wierzysz, że mogę Ci to uczynić? Tak, Panie, wiem, że Ty jesteś Synem Bożym. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Uzdrowienie fizyczne prowadziło do uzdrowienia duchowego lub uzdrowienie duchowe owocowało uzdrowieniem fizycznym. To jest to zasada w Ewangelii niezmienna. Moi drodzy, jak to będziecie wiedzieli, to powiem Wam, że niektórzy księża otworzą gębusie i powiedzą: o, skąd Ty to wiesz? To jest podstawowa prawda. I tej prawdy się trzymajcie, bo inaczej się pogubimy w tych wszystkich pogmatwanych historiach, które się dzieje. To jest dogmat, że Jezus nigdy nie uzdrawiał ciała dla samego ciała. Bo ciało i tak podległe będzie śmierci, a dusza jest nieśmiertelna. Wiecie, byłem kiedyś lat temu, byłem na spotkaniu z ojcem Tardifem, nieżyjącym już. Ojciec Tardif otrzymał od Jezusa charyzmat modlitwy i w czasie tej modlitwy ludzie doznawali uzdrowienia. Byłem wtedy we Francji i gdzieś tam na północy w terenie, bo nie pomieścili w świątyni, bo ojciec Tardif mówił, że zgromadził po Ojcu Świętym Janie Pawle II najwięcej ludzi na ziemi. Całe stadiony. No to ja też pojechałem na to. Ja wtedy też tak. Ja byłem taki wątpiący. Taki byłem. Pojechałem. Bo mi babki wyciągnęły. No. I co było? Msza święta, homilia. Ojciec Tardif mówił: a ja już wtedy studiowałem, tam doktorat robiłem, to się spodziewałem, o co on tu powie. Tak słucham tą homilię. I ja sobie: kurczę, taką homilię to ja mogłem powiedzieć już wtedy, kiedy byłem neopresbiterem. No taka prosta. No mówił o Jezusie. No takie proste rzeczy. No słuchajcie, ale homilia taka prosta, no, że bajecznie prosta. No. No naprawdę kompleksów nie nabawiłem się w czasie tego kazania. Ja wtedy myślałem, że to w mądrości słowa siła, nie? Tak się myślało. A potem było wystawienie Świętego Sakramentu. No i myślałem sobie, co to teraz będą? Słyszałem właśnie, że to paralitycy chodzą, ślepi widzą, ślepi głusi słyszą. No to zobaczymy, co to będzie. Pewnie będzie chodził, tam jakieś poruszenie, będzie ich tarmosił, będzie za łby, urywał te łby, no tam się będzie działo, nie? A tu ojciec Tardif został przy mnie. 2 metry ode mnie. Był wysłyszany Świętego Sakramentu, ojciec Tardif ukląkł. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wielbimy Cię, Panie Jezu, który jesteś źródłem naszego uzdrowienia. Cieszymy się, że jesteś pośród nas. Ty nas wszystkich miłujesz. Ty jesteś naszym uzdrowicielem. Dzisiaj, Panie Jezu, chcesz okazać swoje miłosierdzie wielu osobom. Chcesz pokazać, że śmierć, że choroba to nie jest ostateczne słowo. Wielu ludzi chce Cię umocnić, że Ty jesteś jedynym Panem i do Ciebie należy władza. Ja się modli i w którymś momencie mówi: Panie Jezus, uzdrawia tego człowieka, który ma 60 lat, ma 2 aparaty na tego. On teraz te aparaty ściągnie, nie będzie mógł wytrzymać. Znakiem będzie, że tak będzie mu piszczało w tych łóżkach, że będzie musiał ożywić. Panie Jezus, uzdrawia nam człowieka, który leży od 20 lat i sprawdzi. On przyjdzie, on Panu Jezusowi podziękuje. Panie Jezus, uzdrawia nam tego. Nie ruszył się z miejsca. Siedział, klęczał i się tak modlił. Wiecie, jaki mi szok był? I za chwilkę jakieś tam poruszenie, coś tam się działo, jakieś tego. Na własne oczy widziałem paralityków niosących łóżko na własnym grzbiecie. Głuchych odrzucających swoje aparaty daleko, bo świstały im w niebo głosy. Widziałem, że Pan Jezus uzdrawia. Ale moje pierwsze pytanie, jakie ojcu Tardifowi zadałem, po mszy świętej, dlaczego nie uzdrowił wszystkich? A wraz do Krystii przepchałem tam stakę i od razu mu to pytanie. Uśmiechnął się i mówi tak:
Pan Jezus wie, co robi. No to miałam pytanie, wariant B. Kiedy ojcu Darki przyjedziecie do Polski? Byłem księżem. Byłem Katowice. Chyba Katowice, tak. Mówi, to było najważniejsze spotkanie w moim życiu. Nie wiem, co się tam wydarzyło, ale tak mi powiedział. Ojciec stary kilka lat później, gdzieś w czasie rekolekcji, zmarł. Także Jezus uzdrawia, ale pełną uzdrowicieli pretenduje do tego, żeby także uzdrawiać. Ale proszę księdza, ta uzdrowicielka na biurku, co ona nie miała, ona miała krzyż. Jak się może mówić, że to jest bezbożne? Miała krzyż, ona miała ojca Pio, ona miała święty obrazek. No to jest stary numer. No jak ciebie zwędzić? Jak ci oszukać? To wszystko idzie na zasadzie, no gdyby ci postawiła diabła na biurku, no to byś wiedziała, że masz nie przychodzić. Jak ci postawi świętego ojca, jak piją i tak dalej, no to po prostu to jest oszustwo. Próba właśnie. Diabeł oszukuje nieustannie, jest mistrzem wszelkiego oszustwa. I trzeba o tym wiedzieć. Uzdrawiać chce. Chce dawać władzę nad ludźmi, nad wydarzeniami. Chce dać władzę przewidywania. I jeszcze takie pytanie, które może, czy taka wróżka, czy taki jasnowidz, no tak, czy on rzeczywiście wie, no bo ona mi powiedziała o wydarzeniach, które nikt nie wiedział. Są takie wydarzenia, których nikt, ona nie mogła wiedzieć, ta wróżka, żeby się to i owo wydarzyła. Skąd ona mogła to wiedzieć? Prawda jest taka, że oprócz tych jasnowidzów i wróżek, które są zwykłymi naciągaczami i żerują na ludzkiej naiwności, jest grupa specjalistów, ludzi, którzy są medium. A więc ludzie, którzy wydali się całkowicie złemu duchowi. Inteligencję, którą posiadają i wiedzę otrzymują od Niego. Po to, żeby zwodzić. Zobaczcie, słowo zwodzi jest słowem biblijnym. Zobaczcie Apokalipsę. Ten, który zwodzi trzecią część świata. Zwodzenie to nie jest bajka. Zwodzenie to jest straszne niebezpieczeństwo. Dać się zwieść. Diabeł ma sposoby zwodzenia człowieka na początku wiary średniego. Potrafi zwieść człowieka, który jest bardzo i usiłuje zwieść zakonnicę, która jest za klauzurą. Różnymi fałszywymi objawieniami. Diabeł jest takim niewymownym cwaniakiem, wie jak kogo ugryźć. I zwodzenie, przeciwstawiać się trzeba jemu zwodzeniem wiarą jasną, prostą. I trzeba mieć właśnie ten podstawowy klucz. Który? I ile tam jeszcze? Które zrobimy w ogóle? Zrobimy 10, tak? To zaraz zrobimy przerwę sobie. Po przerwie jeszcze powiem wam o następnych kluczach, które pozwolą nam w jaki sposób wzrastać w rozeznaniu, abyśmy nie dali się zwieść.